Jeden z takich głównych postulatów, o którym już mówiłem, no to jest to, żeby wyeliminować kompletnie obrót zwierzętami żywymi międzynarodowy, żeby po prostu do tego nie dochodziło. Przynajmniej w takich, w celach masowych. To znaczy, można sobie wyobrazić, że trzeba zwierzęta przewieźć, nie wiem, jakieś pojedyncze egzemplarze osobników rasowych, żeby wzbogacić jakby pulę genetyczną danych hodowli, tego typu jakby związane stricte z kwestiami hodowlanymi. Natomiast żeby po prostu nie było to przedmiotem takiego masowego obrotu gospodarczego, jak to teraz jest. Druga koncepcja mówi o tym, żeby radykalnie skracać czas jakby podróży. To też jest zresztą przedmiotem zainteresowania samej branży, bo oczywiście jednak czas podróży często wiąże się z tym, co mówiłem wcześniej, z tym, że te zwierzęta po prostu przyjeżdżają w gorszej kondycji do rzeźni, a tego tak naprawdę branża by nie chciała. To znaczy ona by chciała, żeby te zwierzęta przyjechały jednak w dobrej kondycji, no ale tak się nie dzieje. Więc żeby skracać ten czas produkcji, ten czas jakby transportu i tutaj się na części postuluje, żeby przynajmniej on był nie przekraczał 8 godzin, tak, żeby nie przekraczał 8 godzin, chociaż musimy też pamiętać, to taka jakby uwaga, że generalnie na przykład naukowcy, którzy współpracują z branżą, mówią, że co do drobiu, na przykład, że to nie powinno jednak przekraczać 2 godzin ten transport i że to jest raczej 100-150 kilometrów razem z ładunkiem i załadunkiem i wyładunkiem i tak dalej. No to jest jakby następny postulat, czyli nie dłużej jak 8 godzin, a najlepiej im krócej, tym lepiej. Nie tylko chodzi o kwestię dotyczącą dobrostanu zwierząt, ale też na przykład no dzisiaj się dużo mówi o przenoszeniu patogenów, tak? Czyli tutaj mówimy o epidemiach, które nękają nie tylko ludzi, ale nękają przecież też stada zwierząt hodowlanych, czy to ASF, czy ptasia grypa. Teraz mamy epidemię, jedną z największych kiedykolwiek, jaka miała miejsce w Polsce, ptasiej grypy. Niedawno mieliśmy problem z ASF-u, więc ta jakby przewożenie tych zwierząt między granicami, kontrola też pod tym względem może być też problematyczna. Być może te zyski są tylko pozorne i krótkotrwałe, to znaczy takie obliczone na tylko jeden rok, tak obrachunkowy. Natomiast w takim kontekście w dłuższej perspektywie czasowej, no to te nasze, to powinniśmy po prostu to inaczej rozwiązać, że te przewozy na długie odległości zwierząt powinny zostać zakazane i należałoby z nimi po prostu skończyć.